Zespół złotych medalistów młodzieżowych mistrzów Polski do lat 16 to fajnie skomponowany konglomerat ludzi z dwóch piłkarskich ekip, zawodników z rocznika 2002 oraz graczy o rok młodszych. To wedle parytetu 50-50 futsalowa orkiestra złożona z 16 i 15-latków. Stąd absolutnie nieprzypadkowa obecność przed kamerą Rekord TV futbolowych szkoleniowców piłkarzy z obu, jak się okazało, złotych roczników. Piotra Kusia i Dariusza Rudzkiego. Zanim o sylwetkach i profilach waszych podopiecznych, zdanie waszego komentarza do weekendowych finałów rozgrywanych w Szanowie. Na pewno nie jest łatwo, przyjechaliśmy tam na te mistrzostwa będąc faworytem i nie jest łatwo udźwignąć tą rolę, broniliśmy tego tytułu. Wydawało się, że fajnie zareagowaliśmy, bo graliśmy jako drużyna turniejowa, z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. Ten finał może nie był tak spokojny, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, ale summa summarum wygraliśmy i to jest cenne, bo na pewno to nie było łatwe, a nam to się udało zrobić. Piotrze, ty akurat byłeś bardzo blisko wydarzeń jako trener wspierający Andrzeja Buciola. Byłeś przy zespole od eliminacji w cyklu Grand Prix, aż po finał z Hurtapem Łęczyca. W piątek Andrzej wspominał Daniel Gala, ja wspomagałem od soboty. Pierwsze wrażenie, bardzo wysoki poziom turnieju z kilkoma naprawdę fajnymi indywidualnościami i zawodnikami, trzema, którzy zostali powołani przez trenera Dornę na kadrę Polski na dużym boisku, więc widać silne powiązanie między futsalem a piłką nożną, szczególnie w młodszych kategoriach wiekowych. Charakterystyka laurki, cenzurki waszych graczy. Tak się składa, że obaj bramkarze, Jakub Szumera i Szymon Kurowski, strzegli bramki rekordzistów dokładnie po połowie, w przenośni i dosłownie. Takie było założenie od początku chrzanowskich finałów? Wydaje mi się, że obaj zasłużyli na to, żeby bronić porówno. Nie było żadnego takiego momentu zastanowienia się, czy tak robić. Zresztą wystarczy popatrzeć na nasz układ pierwszej lidze śląskiej i w drugiej lidze śląskiej, gdzie sytuacja była prawie że identyczna, odchylenia na poziomie, nie wiem, 10-15 minut. Zawsze bramkarze bronili po połowie z prostej przyczyny, że mamy kilku naprawdę fajnych bramkarzy w roczniku 2-1 i 2-2 i żal byłoby ich po prostu nie wykorzystać, a każdy z nich ma duży potencjał do bronienia. A teraz pozwólcie krótko o każdym z osobna. Oddajemy głos Dariuszowi Rudzkiemu, od razu przechodząc do tak zwanej drugiej czwórki, którą w komplecie tworzyli jego podopieczni. Filip Gawlak. No, Filip Gawlak to jest nie tylko serce, bo jest też kapitanem tego zespołu, przynajmniej ten roczniku 03, ale też przede wszystkim płuco tego zespołu. To zawodnik, który się nie zatrzymuje, jest w mojej ocenie niezastąpiony, bo on tym swoim podejściem daraża innych zawodników. Więc na tej pozycji, porównując go do pozycji na boisku, to naprawdę jest mega wartościowy zawodnik z ogromnym potencjałem i ja mu wróżę w tym klubie naprawdę dużą przyszłość. Bartłomiej Twarkowski. To jest taki jeden z zawodników, na których może trzymając się wszelkich proporcji, ludzie przychodzą na stadion, bo to jest naprawdę zawodnik, którego się przyjemnie patrzy. On oddaje wszystko dla zespołu i może on w tym meczu nie był zbyt efektywny, w sensie jeśli chodzi o bramki, ale naprawdę zaliczył kilka świetnych asyst. I to jest zawodnik, który naprawdę, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to w 90% zawsze podejmuje słuszne, nie wydaje się pojedynki niepotrzebne, jeden na jeden, zawsze gra, przepcha do przodu, rozgrywa, więc to jest naprawdę inteligentny zawodnik i bardzo fajny chłopak. Jonasz Pieńkoś. Jonasza zawsze mieć dobrze w zespole, bo ja z perspektywy środkowego obrońcy nigdy nie lubię napastników, którzy się nie zatrzymują, ciągle kąsają, ciągle pracują, naciskają. Jonasz też ma swoje ograniczenia, na które on jest świadom i musi nad nimi pracować. Ma to na myśli finalizację, bo tych sytuacji dosyć banalnych do skończenia ma zawsze kilka, ale naprawdę mocno nad tym pracuje i wierzę, że na tym zbuduje swoją dobrą pozycję, już jeszcze lepszą pozycję w zespole i w klubie. Strzelec trzech goli w półfinale i bramki na 1-1 w spotkaniu finałowym, Kamil Hutyra. Kamil to jest taki fajny przykład, że on się przeobraża. Kiedyś była, myślę, ten turniej był taki fajnym dowodem na to, że on się rozkręcał z meczu na mecz. W tych pierwszych meczach był trochę spięty, ale później kiedyś te mecze, które mu nie wodziły, go zamykały, a on z każdym meczem, ta wiara w swoje umiejętności jest na tyle mocna, że się przeobraża i w tych decydujących momentach był ważną postacią dla tego zespołu, bo w półfinale strzelił 3 bramki. W finale zdobył mega ważną bramkę na 1-1, więc to jest też taki naprawdę mega świadomy chłopak i mega pracy. Dla niego w zasadzie treningi mogłyby się nie kończyć, bo jakby mógł, to by
to by z tego boiska nie schodził i to też jest jego ogromna wartość. Jednak w futsalu główną siłą napędową, tak przynajmniej bywa u większości zespołów, jest tak zwana pierwsza czwórka. Ten kwartet tworzyli na co dzień zawodnicy Piotra Kusia, których charakteryzować zaczniemy od kapitana mistrzów kraju oraz MVP turnieju Bartosza Gustka. Ja uważam, że Bartek zagrał dobry turniej. Malkontenci powiedzą, że został odcięty w ostatnim meczu. Ale wydaje mi się, że w tym ostatnim meczu miał troszkę za małe wsparcie wreszcie drużyny i z tym był problem. Ja dzieci oceniam piłkarzy właśnie, no młodzież, za najlepsze dzieła i wystarczy popatrzeć na te najlepsze mecze Bartosza, a nie odnosić się do meczu ostatniego. Bo jeżeli na dużej swobodzie strzelasz 11 bramek, a w jednym meczu wisisz za żółte kartki, więc dla mnie szacun dla Bartosza. Bartosz Kowalczyk. Bartek Kowalczyk, wydaje mi się, że to jest ogromna intuicja w graniu. Że to jest takie, to albo masz, albo nie masz. On jest intuicyjnie przygotowany do piłki nożnej. Wie, kiedy zostać, wie, kiedy się podłączyć. Ja uważam go za chyba najinteligentniejszego gracza w tej drużynie. Zachariasz Mucha. Zachariasz Mucha jest przykładem człowieka, który do czegoś wraca. Coś na chwilę stracił, a potem to z powrotem odzyskał. U niego się tak stało przez długotrwałą kontuzję. Ja myślę, że albo będzie piłkarzem, albo kiedyś będzie trenerem personalnym, bo wiedza, którą uzyskał, przepraszam za to, co powiem, dzięki kontuzji, jest odłożona w głowie, jest przygotowany już chyba nawet do jakiegoś przyszłego fachu trenera personalnego. Na razie jest trenerem personalnym samego siebie. Szymon Wróblewski. Naturalna swoboda. Jeżeli poprawi grę w odbiorze, no to on jest chyba taki najbliższy takiemu rekordowemu futsalowi. Świetne uderzenie. Jedyny problem właśnie to no na pewno gra obronna. I na koniec o trzeciej sile rekordzistów, Dawid Oleś. To taka dygresja co do przeszłości. Kiedyś mój teść powiedział, że zna tylko jednego, który biega po górach, zawodnika rekordu, takiego niskiego, który wygrywa wszystkie, ma 15 lat i wygrywa wszystkie biegi górskie i przegania starych biegaczy na stokach górskich. Wydaje mi się, że on ma takie możliwości motoryczne, że no, to jest taki naturalny, boczny pomocnik z dużymi szansami na przyszłość w dużej piłce. Jan Ciućka. Ciućka to, ja bym go też tak porównał do Bartka Twarkowskiego, bo to jest taki zawodnik, dla którego też ludzie przychodzą na stadiony, bo on jest mega efektowny. Myślę, że nie ma chyba w tym zespole też zawodnika, który by tak swobodnie porwał piłką. Tylko dla Jasia czasami istnieje jedna faza w graniu, czyli atakowanie, i on też czasami zapomina o tych przejściach, o powrotach, o grze w obronie, ale to jest naprawdę zawodnik, który do przodu potrafi zrobić ogromną różnicę i to, o czym powiedziałem wcześniej, że musi też pamiętać o tym, że kompaktowo musimy bronić całym zespołem, to naprawdę z niego możemy mieć pociechę. Łukasz Szczurek. Widać, że to środowisko futsalowe jest dla niego takim naturalnym środowiskiem, bo naprawdę to jest zawodnik, który dla mnie był takim cichym odkryciem tego. Naprawdę, jeżeli ta trzecia czwórka wchodziła, to potrafi zrobić różnicę, potrafi zejść do lewej nogi, do prawej, uderzyć, w miarę stabilnie grał z tyłu, więc występ Łukasza oceniam jak najbardziej na plus. Kacper Kasprzak. Kacper to zawodnik, który przebojem wdarł się do tego zespołu, bo to jest zawodnik, który pierwszy raz miał kontakt z futsalem i jakby poznaje dopiero te zasady, te pewne schematy, które trener Bucior faworyzuje, więc ale to zawodnik wielkich meczów. Ja zawsze sobie wspominam w meczach, który jest, byliśmy zawsze na styk, to zawodnikiem czołowym, który
który prowadził grę i nigdy nie odstępował, to był właśnie Kacper, więc to jest taki zawodnik, który ma ogromny plus w postaci tego, że jak jest wielki mecz, to on właśnie wychodzi ponad wszystkich i naprawdę cieszę się, że ma tego zawodnika. Czy w waszej opinii nie istnieje takie zagrożenie, iż trzeba będzie uruchomić przy startowej 13 specjalnie dla naszych złotych medalistów hurtowni sneakersów? Ja pamiętam jedną mamę, która zaproponowała w czasy zagraniczne dla całej drużyny po jednym z, powiem tylko, chyba rocznik 97. Była propozycja ze strony mamy skierowana do pana prezesa, żeby wszystkim zafundować w czasy zagraniczne. My fundujemy drugi ciężki tydzień ferii, żebyśmy wrócili na ziemię, bo jesteś taki mocny, jak jesteś w ostatnim meczu. A w końcówce meczu musieliśmy się bronić, żeby nie stracić bramki na 2-2. Ci chłopacy muszą pamiętać, my jesteśmy na tyle doświadczeni, że będziemy o tym pamiętać, że ważne jest to, te sukcesy, które oni zdobyli, ten złoty medal i tak dalej, ale ważne jest to, żeby oni przekuli to w sukces w piłce seniorskiej, więc nie może być tak, że oni w jakiś sposób się, czy my w jakiś sposób się zachwyśniemy tym zwycięstwem. To ma być takie koło zamachowe, trampolino tego wszystkiego, żeby oni się rozwijali, żeby to był dla nich bodziec taki do pracy, który pozwoli im wierzyć w to, że ten sukces jest bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli to jest poparte pracą. Jeżeli i w taki sposób muszą podchodzić do kolejnych treningów, kolejnych turniejów, bo tak jak powiedziałem, to, że wygraliśmy U16, to jest coś pięknego, ale robimy wszystko, żeby się rozwijać. I żeby te sukcesy były. Żeby zauważyli, jakich mają świetnych trenerów i w jakim świetnym klubie mają okazję pracować. Abyśmy nie zapomnieli, zespół złotych medalistów do lat 16 prowadził Andrea Bucciolo, o którym powiedziano niedawno 100 kg żywego złota, oparty na wychowankach trenera Piotra Kusia, który, jak widać na załączonym obrazku, urósł po finałowych rozgrywkach w Szanowie Dariusza Rudzkiego, który został puszczony w skarpetkach, oraz nieobecnego w naszym studiu Daniela Gali. Na koniec zaznaczyć warto i trzeba, że tegoroczne futsalowe Mistrzostwo Polski 16-latków nie jest jakimś fenomenem. Po raz piąty, bowiem bielszczanie zdobyli złote medale, równocześnie po raz dziewiąty sięgając po medal rozgrywek w tej kategorii wiekowej w 9-letniej historii mistrzostw. Biorąc pod uwagę te wcześniejsze dokonania oraz medalową passę biało-zielonych także w innych, młodszych i starszych kategoriach, pamiętamy, że to nic innego jak tylko efekt systematycznej i długofalowej pracy wielu ludzi. Z wizją na bliższą i dalszą przyszłość, z pasją w realizacji bieżących celów, czekamy jednak na sukcesorów tej ekipy rekordów.